Dzień dobry, tu Ola Żelazo. Dzisiaj będziemy się rozciągać do szpagatu, a tak naprawdę do pół szpagatu. Dzisiaj ćwiczenia rozciągające dla wszystkich, dla początkujących, dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę i dla tych wszystkich, którzy chcą zrobić ten szpagat i się zastanawiają, jak się do tego zabrać. I dziś się będziemy do tego zabierać. Zapraszam Was serdecznie na ćwiczenia rozciągające do szpagatu. Czekam na Was na macie, do zobaczenia. Wiecie, że ja też miałam kiedyś takie marzenie, chciałabym zrobić szpagat. I tak sobie ćwiczyłam, ale nawet to nie było takie ćwiczenie, że one mnie tak miały prowadzić tylko do zrobienia szpagatu, ale po jakimś czasie tego mojego jogowania i rozciągania po prostu zrobiłam szpagat. Dlatego dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia, które pozwolą nam i pomogą właśnie w zrobieniu takiego szpagatu. Ćwiczenia będą łatwe, rozciągające, każdy da radę. No to co, ruszamy, kładziemy się na plecach, ramiona wzdłuż tułowia i najpierw zawsze przed rozciąganiem należy się trochę rozgrzać i właśnie to teraz zrobimy. Zaczynamy od rowerka. Rowerek z takim mocnym wyciąganiem nóg, żeby rozgrzać stawy kolanowe, stawy biodrowe. Wzmacniamy tutaj też brzuch i dzięki temu będzie nam się później łatwiej rozciągać. I zrobimy ten szpagat. Uwaga, zmiana kierunku, rowerujemy do tyłu. Ale chcę, żeby to były takie ruchy wykończone. Wiecie, rozciąganie to też jest, to też są ćwiczenia techniczne. My musimy je robić poprawnie, żeby sobie nie zaszkodzić, ale właśnie żeby sprawić, żeby nasze ciało było zdrowsze, bardziej gibkie, elastyczne i takie w świetnej formie. Ok, ostatnie trzy. 2, 1, odłóż stopy, połącz teraz, jesteśmy na palcach stóp, połącz teraz ze sobą duże paluchy i będziemy otwierać biodra, wdech i wydech, czyli kolana opuszczamy i podnosimy. I tutaj też ten zakres ruchu u każdego z nas będzie trochę inny. Musimy kontrolować, żeby pachwiny się za bardzo nie napinały, czyli żeby nie było za dużego luzu, ale chcę, żeby tutaj uda właśnie i biodra już fajnie nam popracowały. Wdech i wydech. I jeszcze 8, 7, to cały czas rozgrzewka. 5, 4, 3, 2, 1, zostaw kolana w pionie, opuść nogi i nogi na szerokość bioder i teraz będziemy unosić biodra. Same wznosy miednicy, również po to, żeby aktywować biodra, aktywować pośladki, wyciągać kręgosłup, przygotować się do rozciągania, do szpagatu. Takie dość dynamiczne są te ćwiczenia właśnie po to, żeby się rozgrzać. Jeszcze 5. 4, 3, 2, 1. Odłóż biodra, wyprostuj teraz prawą nogę, natomiast lewe kolano przyciągnij do klatki piersiowej. Prawa noga, czyli ta wyprostowana, jest aktywna, podciągnięta rzepka kolanowa, stopa skierowana palcami do góry, natomiast lewa noga rozluźniona. Pogłębiamy pachwinę z każdym wydechem. I teraz odłóż stopę na palcu przy udzie i zaczniemy znowu to samo ćwiczenie, tylko na jedną nogę, czyli otwieranie i zamykanie biodra. I teraz jak otwieramy biodro, to druga noga jest nieruchoma. Tutaj pośladek nie odrywa się od maty. Czujecie to? Przyjemności. 2. Zostaw teraz kolano na dole, niech ono opadnie do takiego miejsca, w którym nie czujemy żadnych napięć. To biodro możemy sobie docisnąć i chwilkę utrzymamy. Oddychaj. Z każdym wydechem ta pozycja powinna być przyjemniejsza. I z wdechem podnieś kolano, możemy sobie pomóc dłonią. Przyciągnij jeszcze raz kolano do klatki piersiowej, złap się teraz pod udem
i spróbuj wyprostować nogę. Jeśli nie damy rady wyprostować nogi, mając ręce za udem, to bierzemy pasek, zakładamy pasek na stopę i pasek ściągamy na siebie, żeby właśnie poczuć rozciąganie tyłu uda. Bo gdy mamy rozciągniętą tylną taśmę, to przede wszystkim mamy zdrowsze ciało, mniej bólów, ale to, co nas dzisiaj interesuje, to będzie większa łatwość w zrobieniu szpagatu. I teraz z każdym wydechem staraj się przyciągać wyprostowaną nogę, to jest też bardzo ważne, bo tutaj ona cała musi być uelastyczniona, w stronę klatki piersiowej. Jeśli czujesz, że noga się zbliża do brzucha, możemy złapać pod łydką, żeby jeszcze bardziej ją przysunąć. Tutaj też każdy z nas skończy pozycję w innym miejscu. Zawsze pracujemy według własnych możliwości i nie będzie tak, że po pierwszych ćwiczeniach my od razu zrobimy szpagat, ale z każdym wejściem na matę i zrobieniem tych ćwiczeń będziemy bliżsi właśnie zrobienia szpagatu. Jeśli tu już czujemy fajną moc, to możemy chwycić za stopę i przyciągamy prostą nogę w stronę klatki piersiowej. Pamiętamy o tej nodze, która została na macie. Ona jest cały czas aktywna, nie zapominamy o niej. I teraz te ćwiczenia rozciągające, które wykonujemy, je musimy tak przytrzymać przez parę dziesiąt sekund, żeby poczuć, no w którymś momencie jest to takie naprężenie, napięcie, czujemy, że ciało pracuje i z każdym kolejnym wydechem ono się rozluźnia, przyzwyczaja do tej pozycji. Tak jest. Okej. Złap się z powrotem pod udem, jeśli ręce były wyżej. Zegnij prawą nogę w kolanie i połóż kostkę na lewym kolanie. Odepchnij od siebie kolano i z wdechem podnosimy obie nogi, chwytamy się pod udem prawej nogi. Rozciągamy tym razem pośladek. Rozciągnięty pośladek również jest bardzo potrzebny przy zrobieniu szpagatu, ale nie tylko, bo gdy są pośladki, właśnie tutaj biodra rozciągnięte, to również zapobiegamy bólom kręgosłupa. I znowu z każdym wydechem postaraj się przybliżyć udo w stronę klatki piersiowej. Jeśli czujesz, że one są już dosyć blisko, to możemy się złapać pod kolanem. Ale pamiętajcie, pracujemy według własnych dzisiejszych możliwości. One się będą za każdym razem, za każdym spotkaniem poprawiać. Ja już czuję, tutaj wszystko ciągnie, tak. Bardzo, bardzo fajnie. Opuszczamy teraz, puszczamy kolano i przenosimy nogę na prawą stronę, tak żeby stopa oparła się o podłogę, a kolano położyło na macie. I zostaniemy w tej pozycji parę chwil, obie łopatki doklejone. To kolano, które zostało na górze, je też staramy się odwieść. Wow. Taka niby leżanka, a czuć moc w tych ćwiczeniach. Jeszcze chwila. Z wdechem wróć nogą do góry. Odstaw obie nogi i 8 razy uniesiemy biodra. Wydech. I tutaj rozciągamy przednią taśmę. Wydech. Napnij pośladki, gdy biodra są u góry. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. Opuść biodra. Teraz wyprostujemy lewą nogę, przyciągniemy prawe kolano do klatki piersiowej. Musimy zrobić to samo na drugą nogę. I będziemy prawie gotowi do szpagatu. No nie, jeszcze żartuję, jeszcze kilka ćwiczeń będzie przed nami. Noga, która jest wyprostowana, jest aktywna.
rzepka kolanowa podciągnięta, mięsień tutaj czworogłowy pracuje, natomiast nogę, którą przytulamy do siebie, ona jest rozluźniona. I wydech. Połóż palce stóp przy udzie i będziemy robić ruch otwierania i zamykania kolana. Opuszczamy, unosimy. Wdech i wydech. Możemy się tutaj złapać za górne udo, za talerz biodrowy, żeby pokazać, że tutaj się nic nie rusza. Pracujemy nad otwarciem biodra. 3, 2, 1. Zostaw kolano opuszczone, ale też do takiego momentu, w którym czujesz rozciąganie, ale nie napięcie. I połóż ręce na biodrach, szczególnie tutaj. Możemy jeszcze mocniej docisnąć, żeby biodra były zwarte. Możemy nazwać to ćwiczenie przyjemnościami, tak mi się wydaje. Na pewno bardzo skuteczne rozciąganie. Jeszcze chwilę, oddychaj. Z każdym wydechem rozluźnij się jeszcze mocniej. Na tym właśnie polega rozciąganie. I z wdechem wróć kolanem do góry. Przyciągnij do klatki piersiowej. Teraz łapiemy się pod udem i wyprostujemy nogę. Jeśli nie idzie nam wyprostowanie nogi, właśnie tak trzymając ją w pionie, to bierzemy pasek, zakładamy pasek na stopę i ściągamy tą stopę paskiem w dół, żeby właśnie tutaj poczuć i mocne osadzenie w biodrze, i rozciąganie naszej tylnej taśmy nogi. Brzuch miękki. Z każdym wydechem postaraj się jeszcze mocniej rozluźniać. Jeśli czujesz więcej mocy, takiego uelastycznienia, i to może być różnie, w jednej nodze noga może się rozciągnąć mocniej, druga troszeczkę mniej, to jest całkowicie naturalne. Tym się bardzo nie przejmujemy, ale jeśli są duże dysproporcje, to wtedy musimy z większą czułością jednak podejść do tej strony, do tej nogi, która jest bardziej napięta, żeby wyrównywać dysproporcje. Także jeśli mamy moc, to chwytamy za łydkę. Nie jest to konieczne. Musimy sami poczuć, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj. I niczym się nie przejmować, co robi pani w telewizji. Bo pani w telewizji robi różne rzeczy. Na szczęście nie są wyfotomontażowane. O, trudne słowo. I możemy teraz złapać za stopę. Muszę jeszcze raz powtórzyć. Wyfotomontażowane. Wow. Oddychaj. Tak, to jest najważniejsze teraz. No, czuć tutaj dużo przyjemności. Orety, jeszcze chwila. Okej. Przejdź dłońmi do łydki, do uda. Zegnij lewą nogę, połóż kostkę na udzie, nad kolanem i przyciągnij udo do klatki piersiowej. Rozciągamy tym razem prawy pośladek. I znowu szukamy w sobie miękkości. Jeśli ta miękkość zostanie znaleziona, to postaraj się przybliżyć obie nogi jeszcze bliżej do brzucha. To kolano prawe, czyli to, które jest na górze, ono jest odwiedzione. Możemy nawet delikatnie złapać tutaj za udo, nie za kolano, tylko właśnie za wewnętrzne udo i je odwodzimy. A jeśli już nogi się bardzo do nas zbliżą, no to wtedy możemy złapać się pod kolanem. Także tutaj każdy z nas wybiera swoją opcję ćwiczeń. I chwilkę trzymamy. Ja wiem, co czuje wasz pośladek, mój czuje to samo, ale zobaczycie za tak 2-3 oddechy, że będzie coraz mniej ciągnął, że będzie to takie coraz bardziej przyjemne. I wydech. Okej, to skoro już poczuliśmy tyle przyjemności, to teraz puszczamy nogi, opieramy kolano
po zewnętrznej stronie, po lewej stronie, stopę opieramy, to kolano odwodzimy, wyciągamy ramiona i zostajemy parę chwil w tej pozycji, patrzymy na sufit, obie łopatki są doklejone do maty, barki daleko od uszu i sobie trwamy, oddychamy. I wiecie, o czym możemy teraz myśleć? Że z każdym tym ćwiczeniem jesteśmy coraz bliżsi zrobienia szpagatu. Wow, czy to nie jest piękne? Oczywiście, że jest. Jeszcze chwileczkę. Wdech i wydech. Wydech i wydech. I z wdechem wróć do góry, opuść kolano i 8 wznosów bioder. Wydech, wydech, to jeszcze tylko 5 zostało. 5, 4, 3, 2, 1. No to mamy pięknie rozciągnięte już tyły, ud i pośladki. Przejdziemy teraz do siedzenia. Ale przejdziemy do siedzenia metodą kołyski, czyli łapiemy się pod udami i kilka razy pomasujemy nasz kręgosłup, co też będzie taką fajną rozgrzewką dla kręgosłupa, dla mięśni brzucha. I teraz zamachem przejdź do siedzenia. Na początek dłonie za biodrami, stopy na szerokość bioder i opuść kolana w jedną stronę, tak żeby oba dotknęły do maty, a my patrzymy za prawym ramieniem, za przeciwległym ramieniem w drugą stronę. Otwieramy klatkę piersiową, wydłużamy kręgosłup. Te wszystkie ruchy będą przydatne właśnie w szpagacie. Wydech, wróć do centrum, z wydechem opuść kolana w drugą stronę. Stopy są na krawędziach, a my patrzymy teraz na siebie. Ekstra. Z wdechem wróć kolanami do góry. I teraz wyprostujemy lewą nogę, prawą nogę zegniemy i przykleimy wnętrze stopy do wewnętrznego uda. Kolana opuścimy, już jesteśmy dobrzy w tej pozycji, bo tutaj kolana i biodra już się uelastyczniały w naszych poprzednich pozycjach. I teraz przejdź dłońmi do przodu, tak żeby mieć cały czas wyprostowane plecy, wyciągnięte i możemy się złapać albo za goleń, tam gdzie sięgamy, ale chodzi o to, żeby plecy się nie zaokrąglały, tylko żeby tutaj cały czas pracować wydłużeniem boków w tułowie. Nogi mamy już ładnie rozciągnięte, palce skieruj na siebie i zatrzymujemy się w miejscu, w którym czujemy tę moc rozciągania. Jeśli jest tej mocy bardzo dużo, to łapiemy nawet za stopę. Możemy tak samo przy tym ćwiczeniu użyć paska. Wyciągnij się, wydłuż kolano nogi zgiętej, to sięga do maty. I z wydechem robimy już taki pełny skłon, kładąc brzuch na udzie, wydłużając plecy. Czubek głowy kierujemy przed siebie do stopy, a łokcie idą do góry. I zostajemy parę chwil. Wdechem jeszcze raz wyprostuj plecy. Połóż dłonie za biodrami. Wyciągnij nogę. Zrotuj uda do wewnątrz i robimy to samo na drugą nogę. Czyli lewą stopę doklejamy do wewnętrznego uda. Prawa noga wyprostowana i znowu wędrujemy dłońmi do przodu na wyciągniętych plecach i dbamy o to, żeby guzy kulszowe były doklejone do maty. Ich też nie odrywamy. Na tym polega rozciąganie, właśnie na takich szczegółach, które są ważne, żeby ciało rozciągać, żeby każdy nasz trening, każde nasze spotkanie prowadziły nas do celu, żebyśmy za każdym razem byli coraz bliżej.
chwytamy tam, gdzie możemy, cały czas na wyciągniętych plecach, bierzemy wdech i z wydechem głęboki skłon, łokcie idą na zewnątrz, a my zbliżamy brzuch do uda, stopę do czoła, czoło do stopy i wyciągamy się, wydłużamy. To nie są też ćwiczenia rozciągające takie, w których my nic nie czujemy. Każde rozciąganie powinno nie być dla nas bolesne, ale takie, że my czujemy to rozciąganie mięśnia, rozciąganie ścięgien. To, że tam się w ciele dzieją fajne rzeczy. I każdy z nas jest inny i każdy z nas inaczej będzie to czuł i w innych pozycjach. Niektórzy w niższych, niektórzy w wyższych. Tutaj ważne jest, najważniejsze, żeby się z nikim absolutnie nie porównywać. Każdy z nas jest wyjątkowy. Ok. Jesteśmy już w pełnym wyciągnięciu. Z wdechem wyprostuj się. Spionizuj tułów. Jeszcze raz wyprostuj obie nogi i teraz zrobimy skłon do wyprostowanych obu nóg. Znowu przechodzimy dłońmi do przodu, wyciągamy plecy, mocno doklejamy guzy kulszowe do maty. Nogi wyprostowane, mocne są, mocne, zrotowane do wewnątrz, biodra są takie bliskie siebie. I jak już wyciągniemy plecy, to robimy taki skłon, jaki możemy zrobić teraz, dzisiaj największy. Po to, żeby poczuć i rozciąganie, w ogóle to jest bardzo fajny skłon, świetny dla całego ciała, i na tylne nogi, i na pośladki, i na kręgosłup. No, same korzyści przynosi, ale my nie musimy spaść aż tak nisko. Nasz skłon może się tutaj skończyć i to też jest ok. To jest bardzo dobry skłon, zwłaszcza jak czujemy, że tu się coś dzieje, że tu się coś dzieje, że my potrafimy zadbać o nasz kręgosłup po to, żeby oddalić barki od uszu, żeby tutaj się wyciągać, żeby tutaj zatrzymać wklęsłości w naszych plecach. Ach, mogłabym o tym mówić bez końca, a my musimy ćwiczyć. Także zostajemy w naszym skłonie. Jeszcze dwa oddechy. I wydech. I wdech, i wydech, i z wdechem przejdź do siadu. Teraz połącz ze sobą stopy podeszwowo, tak żeby były oddalone od naszej miednicy. Kolana sobie swobodnie spadają, czyli mamy taki kształt diamentu z nóg. I teraz właśnie będziemy się na ten diament kłaść. Bardzo ładnie to brzmi. Idziemy się położyć na diamencie. I my jesteśmy diamentem, czyli jesteśmy bardzo samowystarczalni. I tutaj też w zależności od tego możemy zostać wyżej, możemy zejść troszeczkę niżej. Już jesteśmy dobrze rozgrzani, dobrze przygotowani do tych ćwiczeń. Znowu ważne jest, żeby nie odrywać pośladków od maty. I też wyciągać plecy, wydłużać. Kolana nam swobodnie opadną w tej pozycji. Dobrze nam. Patrzę na Was i widzę, że jest nam dobrze. Fajnie. To żeby było już nam tak zupełnie tip-topowo dobrze, to możemy położyć czoło na stopach. I się tak zrelaksować. Jeśli na przykład zdarza się, że ktoś z Was ma zimne stopy, jak na przykład ja, to jest to też bardzo przyjemne, dotknąć stopami zimnymi do swojego czoła. Taki dodatkowy relaks sobie fundujemy. Już nie powiem o tym, że lepiej przed naszymi wspólnymi spotkaniami umyć stopy, bo różne pozycje tutaj się dzieją na naszych spotkaniach. Z wdechem wyciągnij plecy, wyprostuj się. Okej, to co? To jeszcze zrobimy coś na biodrę. Przechodzimy do klęku podpartego. Do pozycji deski, to tam znamy dechę? No jasne, kto nie zna deski, oczywiście. I przenosimy prawe kolano do brzucha i stopy układamy między dłońmi. Opuść tylne kolano i z wdechem unosimy tułów. I zostaniemy w tej miłej, fajnej pozycji właśnie rozciągania tutaj przodu biodra, tego zginacza biodra.
Zobaczcie, co się z nim dzieje. Z nim się dzieją bardzo dobre rzeczy. Tutaj to miejsce, które jest bardzo często napięte, prawie u wszystkich, bo wszyscy siedzimy w dużych ilościach. Właśnie ta pozycja wypadu niskiego, zbliżania bioder do podłogi, do maty, jest dla nas bardzo dobra. I pomaga w szpagacie. O tym też nie można zapominać. Zostań parę chwil. I teraz tak, możemy zostać w tej pozycji. Możemy przenieść dłonie po wewnętrznej stronie stopy. I jeśli czujemy, że już te biodra są takie rozhulane, mocno uelastycznione, to możemy zejść na przedramiona. Ale to możemy nawet tylko dotknąć, zobaczyć, czy to jest dla mnie. Jak to jest dla mnie, to zostaje. A jak czuję, dotykam, nie jest to dla mnie, to od razu idę wyżej. I tutaj też w zależności od tego, jak się czujemy, jak zareaguje nasze biodro, to decydujemy, którą pozycję zostawiamy i w której potrwamy. 10 minut. Żartuję. Nie będziemy 10 minut. Chociaż to by było dobre rozciąganie. Jakbyśmy teraz wszystkie te pozycje dzisiejsze robili po 10 minut, to nasz trening trwałby z pół dnia. No może to jest jakieś wyzwanie. Napiszcie mi pod filmem, czy piszecie się na coś takiego. Półdniowy trening. To jest to. Dobra. Wyprostuj ramiona, jeśli były zgięte. Przejdź do pozycji deski. Wyciągnij nogę. Pomału, zawsze kontrolujemy nasze ruchy, szczególnie w rozciąganiu. Tutaj nie robimy niczego nagłego, szybkiego, żeby nie uszkodzić sobie naszych struktur. I lewa noga do przodu. Lewa, lewa. Opuść kolano i unosimy tułów. I teraz z każdym wydechem opuszczaj biodra, niech one spadają coraz bliżej do podłogi. Za każdym razem, zawsze tak się dzieje. Nie wiem, i nie wiem, jak to zmienić. Jak robię jedną nogę i później drugą, i jak robię tą drugą, to nie mam pojęcia, czy ja tą robiłam, czy inną. Więc mam nadzieję, że robiłam tamtą, prawą, ale chyba tak, bo zwykle zaczynam od prawej. O, przepraszam za te moje braki w kierunkach. Pracuję nad tym już od paru dziesięciu lat. I raz idzie lepiej, raz gorzej. Widzicie, jak to jest. A my cały czas pracujemy biodrami. Rozmawiamy sobie, śmiejemy się, ale ciało fajnie pracuje. Dobra, idziemy dalej. Odstawiamy dłonie przy wewnętrznej stopie. Wyciągamy plecy i znowu trwamy sobie w tej pozycji i dotykamy tego przedramienia. Jedno, poszło. Wow, fajnie. Próbujemy drugie. Jedno, drugie. Jeśli jest nam źle, to szybciutko wychodzimy i trzymamy taką pozycję. A jeśli jest nam dobrze, czujemy się w niej komfortowo, no to my tutaj możemy się tak rozkokosić w tej pozycji. Właśnie to teraz robimy. Czyli kolano przybliż do barku, tak żeby dotknąć barku. Biodra jak najbardziej zwarte. Tak się staramy, no bo oczywiście w tej pozycji trudno utrzymać zwarte biodra. Wyciągnięte plecy i wydech, wydech i wydech. Dobra, podnosimy się, jeśli byśmy na zgiętych przedramionach, stopa między dłonie i pomału unosimy kolano. Przechodzimy do pozycji deski. Pozwalamy się trochę biodrom zrelaksować. Przekręcamy wnętrza. Krawędzie stopy na jedną stronę, na drugą, tak jedno wnętrze stopy, druga zewnętrzna krawędź, na drugą i jeszcze raz. Prawa noga między dłonie, opuszczamy kolano i teraz będziemy z takiego wypadu prostować przednią nogę. Kierujemy palce na siebie, biodra wyciągamy do tyłu i wracamy do wypadu. I wdech. I tutaj też kontrolowany ruch, nigdzie nam się nie spieszy. I wdech, i wydech, i wdech. I zostań w takim siadzie płotkarskim, lekkoatletycznym, właściwie tutaj to całe rozciąganie. I spróbuj przejść dłońmi troszkę do przodu, tak żeby poczuć tutaj całe rozciąganie. To jest pozycja półszpagatu, moi drodzy, czyli mamy już półszpagat, czujecie to?
Ach, ale pięknie. I teraz w pół szpagacie przechodzimy dłońmi w przód tyle, ile dzisiaj możemy przejść. Nic na siłę. Noga jest doprostowana. Jak się uda położyć brzuch na udzie, to super. Jak się nie uda, to też super. Zostań parę chwil. Kochani, to jest nasze dzisiejsze ostatnie ćwiczenie w rozciąganiu dla początkujących do szpagatu. Ja już zapraszam na drugi odcinek, który będzie dla bardziej zaawansowanych, dla tych z Was, dla których te ćwiczenia to już jest taka pestka, co już robimy je bez żadnych problemów, to zapraszam na tę drugą część i na drugiej części już dotkniemy tego szpagatu. Dzisiaj pół szpagat, zmieniamy nogę, wracamy do pozycji deski, chwilę odpoczniemy i lewa noga do przodu. Poopowiadałam Wam o tych nogach i teraz już doskonale pamiętałam, która jest która. Ok. I tutaj to samo. Parę takich dynamiczniejszych ruchów, ale nie szybkich. I wydech. Z wdechem prostuj nogę, kieruj palce stóp na siebie. Z wydechem opuszczaj biodro. I wypad. Wdech. I wydech. I każdy ruch kontrolujemy, pracujemy z oddechem. Oddech też nam pomaga w rozciąganiu. Wdech. I wydech. I zostajemy w wypadzie, z wyprostowaną przednią nogą. I delikatnie, pomału przechodzimy dłońmi do przodu. Kierujemy palce stóp na siebie. Wyciągamy się, wydłużamy. Aha. I trwamy tak parę chwil. Możemy się do siebie uśmiechnąć, nawet należy w takim wypadku, jak my już po tej sesji jesteśmy w pół szpagacie. Czy to nie jest piękne, czy to nie jest wspaniałe? Ale oczywiście, że jest. I z każdym wydechem coraz miększe ciało, więcej przestrzeni. Taki ostatni wydech na do widzenia i z wdechem zginamy nogę, przechodzimy do deski, opuszczamy kolana, połóż się na brzuchu, oprzyj przedramiona, wyciągnij plecy, rozluźnij nogi, pozwól piętom opaść na zewnątrz, grzbiety stóp oparte, palce stóp do środka. Takie fajne, przyjemne ustawienie. Jak się czujecie, moi drodzy, po dzisiejszym rozciąganiu? Czy czujecie moc w swoim ciele? Czy macie ochotę na drugi odcinek mocniejszego rozciągania już do szpagatu? Jeśli tak, to zapraszam serdecznie. Jeśli jeszcze nie czujecie, to powtarzamy ten zestaw 2-3 razy w tygodniu, żeby nasza elastyczność i gibkość ciała się poprawiła. Z wdechem przełóż dłonie przy klatce piersiowej, odepchnij się, usiądź w siadzie skrzyżnym. Siad skrzyżny jest również bardzo fajnym ćwiczeniem na uelastycznienie naszych bioder, naszych nóg. Z wdechem otwórz klatkę piersiową, z wydechem pochyl się w jedną stronę, wróć do góry, w drugą stronę, wróć do góry, przenieś dłonie przed siebie. Jeśli jest moc po dzisiejszych ćwiczeniach, to przejdź dłońmi do przodu. Być może uda się oprzeć przedramiona, ale pod warunkiem, że się wiecie, nie odrywają nasze pośladki. O tak. I tutaj też czuć dużą moc w biodrach właśnie w tym ćwiczeniu. I to już będzie nasze ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Możemy się jeszcze mocniej wyciągnąć do tego momentu, w którym czujemy rozciąganie pośladków, takie w granicach normy. Bo my na tych ćwiczeniach nie mamy krzyczeć, ale boli, ale boli. Znaczy troszkę możemy, ale tak nie za dużo. Tak wiecie, lepiej, żeby to były takie bardziej udawane krzyki niż takie naprawdę. Ała, ale boli. I wróć dłońmi do góry. Wyprostuj się, wyciągnij. I kochani, możemy to teraz powiedzieć razem, wspólnie, że
mamy to! Nasze rozciąganie do szpagatu dla początkujących zrobione. Szpagatu dzisiaj nie zrobiliśmy, ale zrobiliśmy pół szpagat, co jest już naprawdę bardzo fajnym krokiem do tego, żeby zrobić pełny szpagat, a na pełny szpagat zapraszam na drugą część naszego rozciągania. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Mua!